Drodzy bracia i siostry, tak jak było wspomniane, niebezpieczne są skrajności, które są sprzeczne z Pismem Świętym lub odbiegają od niego i narażają na szwank nasze życie duchowe. I zaczniemy od tematu, jakim jest błędne rozumienie charyzmatów, czyli darów Ducha Świętego. Bez Ducha Świętego Kościół będzie tylko takim stowarzyszeniem martwym, w którym w zasadzie mogą się różne rzeczy dziać, ale nie będzie w zasadzie jakiejś głębszej owocności, owocowania na dłuższą metę. I Duch Święty jest nam bardzo potrzebny. Nie wyobrażam sobie życia chrześcijańskiego bez Ducha Świętego. Kiedyś jeden z pisarzy wczesnochrześcijańskich nazwał Ducha Świętego duszą Kościoła. I chcielibyśmy na razie zająć się pierwszym biegunem, pierwszą skrajnością co do darów Ducha Świętego, to jest charyzmanią. To znaczy niezrównoważonym podejściem do darów Ducha Świętego, znaków, cudów, przesadne, niebiblijne ich akcentowanie. I zacznijmy od takiej starej herezji, która była już dość szybko rozpowszechniona w ruchu zielonoświątkowym. Mianowicie ta herezja polega na tym, iż niektórzy twierdzą do dzisiaj, że dowodem nowego narodzenia jest w każdym przypadku mówienie językami i że kto nie otrzymał tego daru w chwili nawrócenia, ten nie jest zbawiony, a jeśli nigdy nie przemówi językami, ten nigdy nie będzie zbawiony. Nie jest trudno obalić tę herezję. Zobaczmy do Dziejów Apostolskich, drugi rozdział. Choć w dniu Pięćdziesiątnicy, jak czytamy od pierwszego wersetu, apostołowie i uczniowie w liczbie 120 mówili językami, to nie ma wzmianki o tym, by 3000 nowo ochrzczonych także mówiło językami. Zobaczmy do drugiego rozdziału wersetu 41. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. I tu już nie ma wspominania o tym, żeby oni także mówili językami. Poza tym Pan Jezus jako warunek zbawienia wymienił wiarę, a nie mówienie językami. Zobaczmy do Ewangelii Jana, 3 rozdziału, wersetu 36. Tu mamy słowa samego naszego Pana, który przyszedł od Ojca i najlepiej wie, co jest warunkiem zbawienia. Mówi tak: kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. I gdy prześledzimy nauczanie Pana Jezusa, a później apostołów, nigdzie nie ma takiego wymagania stawianego, że trzeba mówić językami, żeby dowieść tego, że jest się narodzonym na nowo lub że jest to nieomylnym znakiem, że ktoś zmierza do zbawienia. Poza tym apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, gdzie wymieniał dary Ducha Świętego, wskazał, że napojeni Duchem Świętym niekoniecznie wszyscy mówią językami. Zobaczmy do pierwszego listu do Koryntian, 12 rozdział, werset 13 i 30. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. I Paweł pisze i zadaje pytanie w wersecie 30. Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Zauważmy, nie wszyscy według tego pytania mówili językami i nie wszyscy je wykładali. Poza tym, jeżeli jesteśmy przy tym temacie, musimy sobie jedno uświadomić, że w bardzo wielu społecznościach zielonoświątkowych, charyzmatycznych ma miejsce notoryczne nieposłuszeństwo wobec natchnionego zalecenia apostolskiego z pierwszego listu do Koryntian, 14 rozdział, wersety 27 i 28. Jeśli kto mówi językami, niech to czyni dwóch albo najwyżej trzech i to po kolei, a jeden niech wykłada. A jeśli by nie było nikogo, kto by wykładał, niech milczą w zborze, niech mówią samym sobie i Bogu. Spotkałem się z takimi niektórymi pastorami czy członkami zborów zielonoświątkowych, którzy mówili, milczą w zborze, to znaczy, że po cichu mają mówić językami. Mówią sami sobie i Bogu, znaczy, że w domu, po prostu w domu, a nie w miejscu publicznym. I zdarza się mi czasem być też w zborach zielonoświątkowych,
I mnie to razi, że jest jawne nieposłuszeństwo w niektórych, bo są też zbory uregulowane Słowem Bożym, w niektórych jest jawne nieposłuszeństwo, gdzie mówi nieraz naraz szereg osób językami albo jedna i nikt tego nie tłumaczy i nikt nie wie, czy na to mówić amen, w ogóle jak się zachować, prawda? Także tyle jeśli chodzi o tą starą herezję, że rzekomo dowodem nowego narodzenia w każdym wypadku jest mówienie językami. Jest to zupełnie błędna nauka sekciarska, wywyższa jeden dar ponad wszystkie inne i czyni z niego kryterium zbawienia wręcz. Dla wielu już to nie jest problemem dzisiaj. Problem jest też inny. Jest potrzeba zachowania równowagi co do tematu uzdrowienia. Jest taki pogląd, że w odkupieniu dokonanym przez Chrystusa mamy zagwarantowane uzdrowienie z każdej choroby. I jeśli nie jesteśmy uzdrowieni z każdej choroby, to znaczy, że jesteśmy niewierzący albo jest grzech w naszym życiu. Znane mi są przypadki, na przykład pewne małżeństwo pojechało na ewangelizację tu w Polsce, którą prowadził bardzo znany charyzmatyk, uzdrowiciel tak zwany. I wyproszono, bo dziecko, które było chore, potrzebowało z porażeniem mózgowym, potrzebowało uzdrowienia, rzekomo przeszkadzało. No i przyjechali z nadzieją, z jakąś ufnością, a odjechali po prostu zranieni. Znane są mi przypadki, że na przykład w jednym zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan poproszono, żeby ci, którzy nie wierzą w cudowne uzdrowienie, żeby wyszli. I posadzono na podium osoby w wózku inwalidzkim. No i nic się nie stało po modlitwie. Znane są też przypadki, gdzie zrobiono nadzieję, że w tym zborze, jak pojedziesz, bracie, masz chore dziecko, to na pewno dziecko będzie uzdrowione. Pojechał tam, nic się nie stało. I żona, która była sceptyczna wobec Ewangelii wcześniej, potem stała się jeszcze bardziej. Znane są też przypadki, gdy oskarża się wręcz ludzi o to, że są niewierzący albo jest grzech w ich życiu, dlatego nie są uzdrowieni. Więc człowiek zostaje ze swoją chorobą, a jeszcze upada na duchu. Ale zobaczmy, jakie podstawy biblijne przytacza się na dowód, że odkupienie gwarantuje uzdrowienie z każdej choroby. Zobaczmy do Ewangelii według świętego Mateusza, 8 rozdział, 16 i 17 werset. A gdy nastał wieczór, przywiedli do niego wielu opętanych, a on wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli, aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza proroka, mówiącego: on niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Ponieważ jest to cytat z Księgi Izajasza, 53 rozdziału, który mówi zasadniczo o odkupieniu przez Chrystusa, niektórzy rozszerzyli to na wszystkie możliwe choroby. Więc najpierw zacznijmy od tego, jaki był główny cel uzdrowień i innych cudów. Zobaczmy do Dziejów Apostolskich, 2 rozdział, werset 22. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów. Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie. Zatem w przypadku Pana Jezusa było to potwierdzeniem jego mesjaństwa, tego, że jest Synem Bożym, że czynił znaki i cuda, nawet wielkie, jak wskrzeszanie umarłych, uzdrowienia. Także uwierzytelnił go Bóg przez to. 14 rozdział, werset 3 mówi z kolei o służbie apostołów. Dzieje apostolskie, 14 rozdział, werset 3. W jaki sposób znaki i cuda przysłużyły się sprawie Ewangelii? Dzieje 14:3. I przebywali tam przez dłuższy czas, mówiąc odważnie w ufności ku Panu, który słowo łaski swojej potwierdzał znakami i cudami, jakich dokonywał przez ich ręce. Ponownie okazuje się, że Bóg potwierdzał znakami i cudami głoszone słowo. List do Hebrajczyków, 2 rozdział, werset 4, mówi o wielkim zbawieniu i przesłaniu niosącym wielkie zbawienie w ramach Nowego Przymierza. Co Bóg uczynił, żeby potwierdzić autentyczność tego wielkiego zbawienia, tego przesłania Ewangelii? List do Hebrajczyków, 2 rozdział, werset 4.
a Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. I tu zatrzymajmy się na chwilę. Czy to jest jednorazowe, czy Bóg nadal może potwierdzać znakami i cudami swoje słowo? Nadal może. John MacArthur w swoim komentarzu niesłusznie utrzymuje, że to już jest zamknięta sprawa, że wtedy Bóg to uczynił i już to nie jest aktualne. Okazuje się, że na terenach, zwłaszcza misyjnych, misjonarze najróżniejszych kościołów doświadczają nieraz rzeczy niezwykłych. I to wcale nie kościołów charyzmatycznych typowo czy zielonoświątkowych. Po prostu Bóg potwierdza ich słowo głoszone za pomocą niezwykłych rzeczy. A to osoba opętana zostaje uwolniona od demona. A to ktoś zostaje uzdrowiony po usłyszeniu Słowa Bożego. Także to jest nadal aktualne. Podam przykład, który osobiście znam. Znam brata, którego mama była troszeczkę zainteresowana Ewangelią i wtedy, jak była trochę zainteresowana Ewangelią, doznała paraliżu. I wówczas brat pomodlił się i czuł wyraźne Boże prowadzenie. Powiedział mamie: mamo, w imieniu Jezusa Chrystusa mówię ci, wstań i chodź. I paraliż całkowicie minął. Mama zaczęła chodzić regularnie do zboru. W końcu przyjęła chrzest i była wierną chrześcijanką aż do końca. Więc widzimy, że Bóg może się przyznawać do tego, jeżeli człowiek nie robi czegoś z ciała. Nie robi czegoś, żeby osiągnąć jakiś swój cel, wywyższyć samego siebie, czy powiedzmy nie konsultując tej sprawy z Bogiem w modlitwie, tylko po swojemu. Także nadal znaki i cuda są potwierdzeniem autentyczności Ewangelii i głosicieli tej Ewangelii na terenach misyjnych. I Kościół, który nigdy nie miał żadnej wysłuchanej modlitwy w sprawie czyjejś choroby, czy czegoś związanego z Bożym działaniem, żywym Bożym działaniem, może być podejrzewane o to, że brakuje tam tego Ducha Świętego. Także prawdziwy Kościół Chrystusowy ma pewne, nie mówię, że to musi być ciągle, ale ma pewne oznaki, że od czasu do czasu zdarza się coś godnego uwagi, gdzie Bóg działa. I przywilejem chorego chrześcijanina jest możliwość przywołania starszych Kościoła, starszych zboru, by pomodlili się z namaszczeniem olejem w intencji jego uzdrowienia. My w naszym zborze mieliśmy taką sytuację, że siostra nasza zachorowała na raka. I pomodlili się bracia, namaścili ją olejem. Ona sama o to poprosiła. Próbowała się leczyć też metodami konwencjonalnymi, ale doznała uzdrowienia. Mimo, że pierwszą chemię nawet wzięła i dość boleśnie to odczuła. Dzisiaj jest wolna od raka, została uzdrowiona. Mieliśmy, tak, chwała Bogu za to wszystko. Mieliśmy taki przypadek, że siostrę zgięło, starszą siostrę, która zmarła parę lat później, ale tak ją zgięło, że nie mogła się ruszać. Poprosiła starszych o modlitwę i pastora, pomodlili się bracia i wyprostowała się. Takich przykładów mógłbym mnożyć. Mamy też takiego brata, który chorował na raka przełyku. I wyglądało na to, że głosu nie będzie mógł wydobyć. Bardzo źle z nim było. Ale dzięki Bogu, też po modlitwie i też oczywiście konsultował się z lekarzami, dzisiaj mówi pełnym głosem. I rak się zatrzymał. Także dzięki Bogu. Nie ma tego raka. Także jest to jak najbardziej biblijne. I nie zaniedbujmy tego. Nie myślmy sobie tak po ludzku, nie kombinujmy. A to mogę się pomodlić sam w domu. Jeśli są starsi, jest pastor, jak najbardziej możemy przywołać. Zobaczmy, będzie to prostym posłuszeństwem. List Jakuba, 5 rozdział od 14 wersetu. Zobaczmy. List Jakuba, 5 rozdział od 14 wersetu. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. I zobaczmy dalej, werset 16. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. I możemy oczywiście też modlić się w naszej sprawie. Czasami gdzieś tam jakiś ból odczuwamy, jakieś cierpienie. Jak najbardziej mamy prawo zwracać się z wiarą do Boga. Ja pamiętam, kiedyś mnie ścięło tak silne przeziębienie, że po prostu cały drżałem, cały się trzęsłem.
i modliłem się, wzywałem Pana Jezusa, położyłem się i bardzo szybko mi to przeszło. Wierzę, że Bóg nas kocha i troszczy się o każdą sferę naszego życia i pragnie naszego zdrowia, pragnie naszego dobra. Musimy się jednak modlić z wiarą, bo czytaliśmy tu, że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego, czyli musi to być taka modlitwa usilna, taka pełna gorliwości, oddania, przekonania. I Ewangelia Marka jeszcze zapewnia, 11 rozdział, werset 24. Dlatego powiadam wam, wszystko, cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. To jest bardzo ważne. Trzeba wierzyć. Taka modlitwa musi się jednak liczyć z wolą Bożą. Sam Pan Jezus uzależniał pewne rzeczy od woli Ojca. Ewangelia według Łukasza, 22 rozdział, werset 42. Czytamy. Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Więc widzimy, bardzo ważna myśl. I pierwszy list świętego Jana, 5 rozdział, werset 14, wskazuje, że my nie jesteśmy wyżsi od naszego Pana. Też mamy modlić się zgodnie z wolą Bożą, upewniać się, co jest wolą Bożą. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. Także jak najbardziej możemy modlić się o uzdrowienie, możemy w to wierzyć. Ale musimy zachować realistyczny, zrównoważony pogląd. Chrześcijanie chorują i umierają. Mamy przykład apostoła Pawła w drugim liście do Koryntian, 12 rozdział od 7 do 10 wersetu, który to otrzymał cierń do swojego ciała. Drugi list do Koryntian, 12 rozdział od 7 do 10 wersetu. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje. Jakby posłaniec szatana by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie. Lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. I co jest ciekawe, bibliści snują przypuszczenia, że możliwe, iż była to choroba oczu. W liście do Galacjan, 4 rozdziale od 13 do 15 wersetu, Paweł powiada, że Galacjanie najchętniej wyłupiliby sobie oczy i dali jemu. I że on, i to mówi w kontekście tego, że głosił im w chorobie, kiedy był chory, Słowo Boże. W 6 rozdziale, w wersecie 11 mówi, zobaczcie, jak wielkimi literami do was napisałem. A w Dziejach Apostolskich, 23 rozdziale, 4 i 5, nie rozpoznaje arcykapłana. I koryguje się, że nie wiedział, że mówi o arcykapłanie, co może świadczyć o tym, że miał jakąś chorobę oczu. Do końca nie wiemy, ale wiemy, że Paweł nie był jedynym, który borykał się ze słabym stanem zdrowia. W liście do Filipian, 2 rozdziale, możemy przeczytać o Epafrodycie, bardzo trudne dla nas do wymówienia imię. List do Filipian, 2 rozdział, od 25 wersetu. Jest tu chrześcijanin, który zachorował, ale chorował aż tak, że był bliski śmierci, lecz Bóg zmiłował się nad nim, a nie tylko nad nim, ale i nade mną, mówi Paweł. Także był to chrześcijanin chory, bliski śmierci, niemniej Bóg się nad nim zmiłował. To jest przypadek, gdzie Bóg podźwignął tego chrześcijanina z choroby. Ale kogo jeszcze nie podźwignął z choroby? Mamy Tymoteusza. W pierwszym liście do Tymoteusza, 5 rozdział, werset 23, gdzie Paweł nie uzdrawia Tymoteusza, ale zaleca mu używać potrosze wina. Pierwszy list do Tymoteusza, 5:23. Samej wody już nie pij, ale używaj potrosze wina ze względu na twój żołądek i częste twoje niedomagania. Więc widzimy, że Tymoteusz miał kłopoty, jakbyśmy to nazwali, z układem pokarmowym. W drugim liście do Tymoteusza jest jeszcze dobitniejszy przykład, 4 rozdział, werset 20, że nie zawsze chrześcijanin jest uzdrowiony. Paweł powiada tutaj w drugim liście do Tymoteusza, 4:20, a chorego Trofima zostawiłem w Milecie.
Nie mamy tymi przykładami jakoś dyskredytować sprawy uzdrowienia jako takiego, ale zachować zdrowy rozsądek i równowagę biblijną, że nie zawsze chrześcijanin będzie uzdrowiony, nie zawsze jest to nawet i wolą Bożą. Mamy przykład Joni Erickson-Tada, która miała przypadki, że osoby się nad nią modliły, ale nie została uzdrowiona. Ale więcej dobrodziejstwa dla Kościoła i świata jest z jej niedomagania, niż gdyby była uzdrowiona. Ona, jak wiemy, założyła fundację Joni i Przyjaciele, która na całym świecie rozpowszechnia wśród ludzi, rozprowadza wózki inwalidzkie. Nagrała wiele pięknych pieśni, napisała szereg pięknych książek, wygłosiła szereg wykładów, które ludziom cierpiącym bądź zmagającym się z jakimiś próbami, doświadczeniami są wielką pomocą. Więc widzimy, że czasami Bóg dopuszcza taki cierń. Nie wiemy, dlaczego tak się dzieje, ale tak jest. Mamy dwa świadectwa z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Ireneusz z Lyonu wspomina, że niektórzy chrześcijanie w jego czasach byli jawnym dowodem cudów. Wśród nich w kościołach, z którymi miał do czynienia, byli ludzie wskrzeszeni z martwych w jego czasach, uzdrowieni i inni. Także on wskazuje, że w jego czasach były przypadki nadprzyrodzonego działania. Drugie świadectwo jest trochę inne. Cyprian z Kartaginy, też biskup z III wieku, podaje, że niektórzy gorszą się tym, iż chrześcijanie mają w swoim gronie takich, którzy doświadczyli wypadków, zginęli, jakieś nieszczęście się im przydarzyło, czy chorowali i umarli. A więc widzimy, że te świadectwa się uzupełniają. Były znaki i cuda, ale były też i choroby, i były nieszczęścia, które także dotykały ludzi wierzących, jak wojna, czy jakiś wypadek nieszczęśliwy. To już wiemy, że nie zawsze jest uzdrowienie, choć mamy prawo o nie się modlić. Druga rzecz, nie wszystkie cuda są od Boga. O tym też musimy pamiętać. Nie powinniśmy wychodzić z założenia, że jeśli jest coś nadprzyrodzonego, to na pewno jest od Boga. Sam Pan Jezus ostrzegł w Ewangelii Mateusza 24, rozdział werset 24. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Także wielkie znaki i cuda miały być taką oznaką działalności, towarzyszącą działalności fałszywych proroków i fałszywych mesjaszy. Co więcej, gdy przyjdzie Antychryst, jak mówi drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział, 9-10 werset, to przyjdzie ten Antychryst z wszelką mocą, za sprawą właśnie szatana, wśród znaków i rzekomych cudów, i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Zauważmy, jest tu mowa o rzekomych cudach. Biblista Wajn skomentował to w ten sposób, że te cuda będą rzeczywiste, ale będą obliczone na zwodzenie. Ich celem będzie oszukanie ludzi. I takich przykładów można by podawać wiele, że trzeba nieraz zapłacić potem nawet cenę za takie fałszywe uzdrowienie. Kiedyś widziałem program, gdzie opowiadano o działalności pewnych bioenergoterapeutów w Szwajcarii, którzy dotarli do pewnej wsi i tam rzeczywiście miały miejsce jakieś uzdrowienia, ale gdy później dotarli tam ewangeliści głoszący Ewangelię, to ta wieś była wyjątkowo oporna na Ewangelię. W ogóle ludzie nie chcieli słuchać, tak jak w innych miejscowościach chcieli. Po prostu przyjęli innego ducha. Także są takie niebezpieczeństwa. Poza tym w ruchu charyzmatycznym, skrajnym, teraz tej trzeciej fali, mają miejsce niepokojące manifestacje. Oto pewien przywódca, jeden pastor prowadzący od wielu lat zbór, jest codziennie budzony o 3 w nocy, i coś trzęsie całym jego ciałem, także nie ma kontroli nad swoim ciałem. Inny opowiada, jak to na ulicy cały się trzęsie i traci kontrolę nad swoim ciałem. Skomentował to jeden z tych mówców tak. To jest cena za namaszczenie Boże. Ale czy rzeczywiście to jest namaszczenie Boże?
Pewna misjonarka opisuje takie świadectwo, że na pewnym zgromadzeniu pewien duch nią tak szarpnął, że stanęła na głowie i zażądała wody, żeby ją polewać. I prosiła, żeby to jak najdłużej trwało, bo to jest właśnie z Ducha Świętego. Te niepokojące manifestacje wskazują, że nie wszystko, co się dzieje, co wydaje się mieć znamiona nadprzyrodzone, jest od Boga. Poza tym zachowania niektórych przywódców są też zastanawiające. Pewien prorok z RPA podczas jednego ze zgromadzeń zniszczył model Arki Przymierza i połamał tablicę z 10 przykazaniami. Bardzo dziwne zachowanie. Oczywiście wszyscy mamy zagwarantowane leczenie z chorób duchowych już dziś. Pierwszy list Piotra powiada w 2 rozdziale 24 i 25 wersecie, że Pan Jezus rzeczywiście uzdrawia nas przede wszystkim z choroby duchowej. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. I wiemy, że w przyszłości, kiedy Pan Jezus powróci, nie będzie już chorób, nie będzie cierpień, z którymi się zmagamy, nie będzie łez. Księga Objawienia mówi, że Bóg otrze wszelką łzę, że nie będzie śmierci, nie będzie boleści, jak mówi 21 rozdział 3 i 4 werset. I dzisiaj, jeśli są cuda i są i uzdrowienia, i możemy też doświadczać Bożej opieki, to one są przedsmakiem tego, co będzie po zmartwychwstaniu. Że tam już nie będzie smutku, nie będzie cierpienia, nie będzie grzechu. To mówiliśmy sobie jeden biegun, to znaczy charyzmanie, skrajne podejście do darów Ducha Świętego. Omówmy teraz pokrótce drugi biegun, cesacjonizm. To jest kalka z języka angielskiego. Jest to pogląd, że dary Ducha Świętego, znaki i cuda i uzdrowienia przeminęły wraz ze śmiercią ostatniego apostoła. Skąd wiemy, że ten pogląd jest niewłaściwy? Mimo, że on występował w historii, i nawet szacowni autorzy ewangeliczni taki pogląd mieli i trzeba ich szanować za inne osiągnięcia, to gdy zobaczymy do Dziejów Apostolskich 2 rozdziału, to gdy apostoł Piotr w 16 wersecie przywołuje słowa proroka Joela, 2 rozdział Dziejów Apostolskich, werset 16, to zapowiada wylanie ducha na wszelkie ciało, werset 17, prorokowanie, sny, widzenia i tak dalej. I mówi, że to wszystko będzie miało miejsce, werset 20, zanim przyjdzie Dzień Pański wielki i wspaniały. Czy nastał już Dzień Pański? Czy Pan Jezus powrócił? Nie. Czy dzisiaj mamy takie nagromadzenie znaków i cudów, jak w pierwszym wieku? Spójrzmy zdroworozsądkowo. Nie, aż takiego nie ma. Ale czy Bóg ma związane ręce? Nie. I dlatego ci autorzy, którzy bardzo głoszą o suwerenności Boga, a jednocześnie mówią, że Bóg dzisiaj nic nie czyni nadzwyczajnego, związują Panu Bogu ręce i nie wierzą do końca w Jego suwerenność. Bo Bóg działa jak chce, jak mówi Psalm 135. I jeśli będzie chciał, zrobi coś nadzwyczajnego. Osobiście znam dziewczynkę, która miała coraz gorsze wyniki w nauce, bóle głowy. Teraz to już kobieta. Zdiagnozowano u niej guza na mózgu. Po modlitwie z namaszczeniem olejem guz znikł. Bóg się zmiłował nad tą dziewczyną i nad jej rodzicami. I nie było potrzeba jakiegoś cudotwórcy wielkiego, żeby przyjechał. Po prostu starsi i pastor się pomodlili. Więc widzimy, że nie jest prawdą. Aż do czasu przyjścia Pańskiego miały być te nadzwyczajne rzeczy. Nie zawsze na taką skalę, jaką by ludzie sobie życzyli. I mój przyjaciel, który od lat jest wierzącym i widział nadzwyczajne rzeczy, powiedział mi taką rzecz. Być może dlatego Bóg nie czyni dzisiaj nadzwyczajnych rzeczy, bo ludzie by chcieli to spożytkować, żeby wywyższyć samych siebie i swoje służby. Brat tu słuszną rzecz poruszył. Uzdrowienia to bardzo często łączą się z uzdrowieniem i nawróceniem danej osoby duchowym. Z uzdrowieniem duchowym mamy tutaj niewidomego w 9 rozdziale Ewangelii Jana, który wyznaje na koniec Jezusa Chrystusa swoim Mesjaszem i oddaje Mu pokłon. A więc widzimy, że uzdrowieniu cielesnemu bardzo często
towarzyszyło w służbie Pana Jezusa i apostołów także uzdrowienie duchowe. Widzimy niewidomego, który wołał za Panem Jezusem. Kiedy został uzdrowiony, czytamy, szedł za Nim dalej, a więc stał się Jego naśladowcą. Więc to jest najlepsze świadectwo, jeżeli człowiek uzdrowiony potem idzie za Chrystusem. I drugi rozdział Dziejów Apostolskich, 38 i 39 werset. A Piotr do nich: upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Czyli Duch Święty miał towarzyszyć nie tylko pierwszemu pokoleniu wierzących, ale też dzieciom, wnukom, następnym wierzącym w przyszłych czasach, ilu ich Pan powoła. Oczywiście trzeba rozróżniać między takim świadectwem Ducha Świętego, jak mówi list do Rzymian, 8 rozdział, werset 15, w którym mówimy Abba Ojcze do Boga, w którym oddajemy chwałę Bogu, ponieważ Duch Święty wzbudza w nas przekonanie takie spokojne, że jesteśmy dziećmi Bożymi. To jest to namaszczenie Duchem Świętym, to jest to świadectwo, ale prócz tego możemy doświadczać napełnienia Duchem Świętym. List do Efezjan, 5 rozdział, werset 18, niekoniecznie szukamy, ja wam po prostu powiem, jak to jest dokładnie w Grece. Dosłownie znaczy, dajcie napełniać się Duchem. Tak jakby stale można było napełniać się Duchem. Poza tym do pewnej służby. Czasami ktoś otrzymuje szczególne namaszczenie, powołanie i Bóg daje mu szczególny dar ducha. To przeżył brat Dwight Moody, znany ewangelista, który po prostu początkowo mało owocnie służył, ale nawiedziło go namaszczenie Ducha Świętego takie, że prosił, żeby to już od niego odeszło, to doświadczenie. Efektem w każdym razie było to, że z tych samych notatek głosił, te same nawet tematy poruszał w kazaniach, ale był znacznie bardziej owocny, miał moc Ducha Świętego ze sobą. I to jest właśnie bardzo istotne. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział od 8 do 13 wersetu, mówi o przeminięciu darach ducha i przywołują ten tekst zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy darów ducha. Ale zobaczmy, co on naprawdę głosi. 13 rozdział 1 listu do Koryntian od 8 wersetu. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą. Jeśli języki, ustaną. Jeśli wiedza, wniwecz się obróci. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie. Lecz gdy nastanie doskonałość, to co cząstkowe przeminie. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Dary Ducha Świętego miały trwać aż do nastania doskonałości. I kluczem do zrozumienia tego tekstu jest zrozumienie, czym jest ta doskonałość. Niektórzy twierdzili, że jest to pojawienie się doskonałego objawienia Bożego w postaci skompletowanego Nowego Testamentu. Ale my musimy spojrzeć na równorzędne twierdzenia Pawła, gdzie on utożsamia doskonałość z konkretną rzeczą, bo mówi, że poznam, tak, twarzą w twarz. Kogo będzie widział twarzą w twarz? Będzie widział Pana, bo Księga Objawienia mówi, kiedy to będzie, 22 rozdział, werset 4, i oglądać będą Jego oblicze. Kiedy to będzie? W Nowym Jeruzalem, w Nowym Królestwie. Dalej mówi, wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Wówczas będzie miał inne poznanie niż ma teraz. Bo drugi list do Koryntian powiada w 5 rozdziale, że będąc w ciele jesteśmy oddaleni od Pana. Kiedy już będziemy z Panem, będziemy mieli inne poznanie Jego niż teraz. Więc widzimy, że doskonałość odnosi się do tego, co się wydarzy, kiedy zbawieni znajdą się przed Panem Jezusem, kiedy znajdą się w wiecznej chwale. Więc do tego czasu dary Ducha Świętego mogą być, z tym, że Bóg udziela tych darów tak, jak chce, kiedy chce i jakich chce.
Bo często mówi się głównie o mówieniu językami i prorokowaniu, ewentualnie uzdrawianiu. A dlaczego tak niewiele osób zabiega o ducha mądrości, o słowo mądrości czy słowo wiedzy, a jeszcze mniej o dar rozeznawania duchów, tak bardzo potrzebny w dzisiejszym Kościele? Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, werset 11 powiada: wszystko to sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. I tak jak w pierwszym przypadku charyzmanii, złym owocem, do jakiego może ona prowadzić, może być rozczarowanie, rozbudzanie fałszywych nadziei w ludziach, wykorzystywanie ludzkiej łatwowierności, tak w przypadku cesacjonizmu ktoś może posunąć się dalej i zgrzeszyć bardzo, ponieważ może przypisać działaniu diabła autentyczne rzeczy Boże, które dzieją się. Znam takiego jednego cesacjonistę, który wszystko skreśla, że wszystkie znaki, cuda, uzdrowienia, cokolwiek by się dziś nie działo, wszystko jest od diabła. I to jest bardzo niebezpieczne, bo Pan Jezus powiedział, że ten, kto zgrzeszy, zbluźni przeciwko Duchowi Świętemu, jak mówi Ewangelia Marka, 3 rozdział, 28-29 werset, będzie winny grzechu wiekuistego. Ja jestem świadom tego, że niektórzy skrajni, fałszywi prorocy wykorzystują ten werset o grzechu przeciw Duchowi Świętemu, żeby napominać tych, którzy by ośmielili się skrytykować ich służbę. Ale ten werset jednak jest w Biblii i niech będzie dla nas napomnieniem, jeżeli byśmy byli skłonni dzisiaj skreślać wszystko, cokolwiek jest nadzwyczajne lub cokolwiek się wydarzyło jako dzieło diabła. To już jest niebezpieczny krok. Trzeba każdy przypadek oczywiście badać osobno, upewniać się, jakie są owoce, bo to dopiero po jakimś czasie, ale nie można wszystkiego, jak to się mówi, a priori, jakby z góry skreślać, że na pewno jest dziełem diabła. Znam taki przypadek, że dwóch pastorów antycharyzmatycznych, zdecydowanie antycharyzmatycznych, pomodliło się nad osobą, która miała ciężką chorobę, groził jej wózek albo nawet śmierć, i pomodlili się z namaszczeniem olejem, bo w tyle to wierzyli, że Bóg może to uczynić, i ta osoba została uzdrowiona. Zaczęła ćwiczyć aerobik, chociaż była bliska już wózka inwalidzkiego, jeździć na takie wykopaliska, bo była archeologiem. Więc widzimy, że po prostu Bóg może wiele rzeczy uczynić nadzwyczajnych. Nie ograniczajmy Boga w żaden sposób. Zatem zrównoważone podejście jest takie. Kościół potrzebuje Ducha Świętego. Duch Święty jest nazwany Duchem Prawdy, więc Słowo Boże i Duch Święty idą w parze. Duch Święty jest źródłem uświęcenia, jak wiemy, jest nazwany nawet Duchem Świętości w Biblii, w liście do Rzymian. Jest pomocą w głoszeniu Ewangelii. Apostołowie pełni ducha byli w stanie głosić. Ten sam Piotr, który się zaparł Pana Jezusa, w krótkim czasie pełen ducha głosi odważnie do Najwyższego Sądu Żydowskiego prawdę o Panu Jezusie. Duch Święty jest w stanie sprawić też nadzwyczajne rzeczy, jeśli tylko jest taka Boża wola. Ale prośmy o to, nie wahajmy się prosić, to nie jest grzechem, o uzdrowienie, o zmiłowanie, o wsparcie. I jeszcze na koniec jedna rzecz, tak dla równowagi. Czasami niektórzy mówią, że Bóg też nie daje żadnych objawień pozabiblijnych. Ja się zgadzam, że objawienia rangi Słowa Bożego nie, ale Bóg może dać nam jakąś wskazówkę w jakiejś sprawie życiowej, krótkotrwałą, która nie jest wskazówką dla kogoś innego. Czyli na przykład może nas ostrzec przez sen przed jakimś niebezpieczeństwem. Czy przemówić do nas w naszym duchu, że czy jakiś sprzeciw wzbudzić. Mamy gdzieś jechać i czujemy, że nie mamy jechać. Liczmy się z takim Bożym prowadzeniem. Bóg chce nas prowadzić, On nas miłuje. On chce być jak najbliżej nas i chce nas jak najbliżej mieć siebie. Podam wam prosty przykład z życia. Byłem pewnego razu na pewnej konferencji. Jeszcze ona się nie zaczęła. Rano przed konferencją się budzę. Zamknąłem oczy i patrzę, a ja nie jestem jakiś, wiecie, ja należę do ludzi spokojnych, ja nie nastawiam się na takie przeżycia, ale widzę na ekranie nieba niejako całe niebo zasnute czarnymi ptakami. I modlę się i od razu wiem, o co chodzi, że będą kruki na konferencji. I byli przedstawiciele aż 4 różnych sekt, którzy przyszli porywać ludzi do swoich sekt. Przypadek?
Nie jest to Słowo Boże, nie należy dopisywać kartki do Słowa Bożego, bo brat Szymon miał objawienie. Nie, to było krótkotrwałe na ten czas wskazówka od Boga, żebyśmy byli czujni. I prowadzący tę konferencję od razu powiedzieli, w czym rzecz, że jeżeli tu przyszli ludzie z różnych sekt, to my sobie tutaj nie życzymy tego, że możecie słuchać, ale nie będziecie tutaj nam mącić. Więc chciałem zilustrować tym przykładem, że trzeba odróżniać jakieś pozabiblijne objawienia. Niektórzy mają, że Jezus do nich przemawia, jakieś całe zeszyty piszą i tak dalej. Ja nie popieram tego, ale takie wskazówki, że na przykład Bóg nam da jakąś myśl, idź do tego brata, zadzwoń do tej siostry, jakaś taka myśl. Bóg może nas tak prowadzić. Pewnego razu pewien brat miał głębokie przekonanie, że mówi do żony, wiesz co, zadzwoń do tej siostry, bo czuję, że trzeba do niej zadzwonić. Tak jakoś Bóg mnie prowadzi. I zadzwoniła, mówi, oj, to jednak mnie ktoś kocha. Zostałem diagnozowana z rakiem i mąż mnie opuścił. Myślałem, że już mnie nikt nie kocha, a ty, siostro, do mnie zadzwoniłaś. Bóg może tak prowadzić i bądźmy otwarci na takie prowadzenie. Nie nastawiajmy się na to, ale nie zamykajmy się przed czymś takim. Bóg chce nas jak najbardziej prowadzić i możemy się modlić o Boże prowadzenie, o Boże kierownictwo i nie bądźmy na to zamknięci. I nie uważajmy, że jest to dopisywanie czegoś do Słowa Bożego. Nie ufajmy też wielu fałszywym prorokom z drugiej strony, którzy jeżdżą po naszym kraju, którzy 100 ludzi się ustawi w kolejce o słowo od Pana, to dla 100 mają. 150 się ustawi, dla 150 mają. To jest współczesna forma wróżbiarstwa. To nie ma nic wspólnego ze Słowem Bożym. Prorocy Boże zawsze mieli dla określonych ludzi słowo, a nie dla każdego, kto tylko miał takie życzenie. Także drodzy, myślę, że jesteśmy świadomi. Unikajmy dwóch skrajności. Jednego charyzmanii, przesady, jeśli chodzi o dary Ducha Świętego, znaki i cuda, a z drugiej strony nauki, że one przeminęły i że dzisiaj nic cudownego nawet nie może mieć miejsca. Obie skrajności są niebezpieczne. Niech Bóg nam pomoże zachować równowagę. Amen.